Śląsk to swoistego rodzaju pomost, jeżeli chodzi, tak by nam się wydawało, wyłącznie o Europę, ale tu się okazuje, że Śląsk też jest pomostem zaoceanicznym z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi. Rok 1854. Trzy po kolei lata fatalne, kiepskie żniwa. Ludzie zaczęli w pewnym sensie nawet głodować. A tu raptem przychodzi z Teksasu list do Płużnicy, do krewnych, żeby zmobilizowali tych Ślązaków i by przyjechali do Ameryki. Akar ziemi tam jest bardzo tani. Ziemia urodzajna, a tutaj ta nasza ziemia pod Góry Świętej Anny piaszczysta. I po co mają kontynuować ten żywot taki w pewnym znaczeniu głodomorów? Ojciec Leopold Moczygęba, franciszkanin, ale ten czarny, czyli konwentualny, wstąpił do zakonu franciszkańskiego w Bawarii. Wiele Bawarczyków w tym czasie wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych, właśnie do Teksasu. A ojciec Moczygęba został oddelegowany z nimi jako ich duszpasterz. I tam się przekonał, że tam jest wiele urodzajnej ziemi, ziemia jest tania. I pomyślał o swoich braciach, krewnych, którzy tutaj pod Górą Świętą Anną, ze względu na te bardzo niekorzystne, pod względem też pogodowym, żniwa, no naprawdę musieli w pewnym sensie nawet głodować. I ich zachęcał i prosił, żeby jego bracia propagandowo zaczęli działać, by znaleźli się chętni do emigracji ze Śląska do Stanów Zjednoczonych, po prostu do Teksasu, skoro tym Bawarczykom tam się zaczęło podobać. Po pewnym czasie zaczęli traktować ziemię teksańską jako swoją, bo gleba urodzajna, pracę mieli i mogli, zaczęli się budować, własne domki wstawiać. I wtedy ojciec Moczygęba był przekonany, że to byłoby też rozwiązanie dla tej swoistego rodzaju biedy swojej, jego krainy rodzinnej Śląska, naszego Śląska Opolskiego, spod Góry Świętej Anny. I rzeczywiście bracia zaczęli działać i w końcu znalazło się prawie 120 rodzin, którzy zdecydowali przez Opole pociągiem do Wrocławia, przez Berlin, z Berlina do Bremy i tam statkiem Bremen do Zatoki Meksykańskiej, czyli w kierunku Teksasu. Zabrali z sobą pod Płużnicy krzyż drewniany, który stał pod kościołem, i zabrali najmniejszy dzwon, sygnaturkę i drewniany pług. Zabrali też nasienia, zboża, żyto, jęczmień, pszenicę, ale się okazało, tam to nie wschodziło. I musieli przejść na inny rodzaj gospodarowania, przede wszystkim na orzeszki ziemne. I się okazało, że to zaczęło się opłacać. Oczywiście sam fakt przepłynięcia oceanu do Teksasu, który też się łączą w niejednym przypadku z cierpieniami. Tych ludzi gnębiła duchowo nie tylko potem tęsknota za tą nieurodzajną ziemią rodzinną, ale to była ziemia ojczysta. A tutaj jechali zupełnie w nieznane. Ale po pewnym czasie się przyzwyczaili, choć początkowo były nawet bunty. Ojciec Moczygęba nie miał wcale łatwo. Mówi, wybawiłeś nas niby to z biedy,
a wkopałeś nas jeszcze w większą biedę. My tu jesteśmy samotni, cierpimy, tu nam się nie podobał. I były takie nawet zamysły, chcieli się na nim zemścić. On musiał wszystko robić, żeby ich przekonać. Szli dalej, wędrowali procesyjnie na przodzie, na samym początku ten właśnie krzyż spod kościoła i parafii tej rodzinnej, aż doszli do dzisiejszej Panny Marii. Tam ziemia była najtańsza, była bardzo urodzajna i tam mogli się rozgościć i tam zaczęli nową epokę swojego życia. Z tej racji, że ta ziemia była urodzajna, że wszyscy byli spragnieni pracy, która się opłacała, zaczęła się naprawdę dla nich nowa epoka w tym ich życiu, ale tęsknota za domem, za ziemią ojczystą była potężna. Tylko ta tęsknota miała też charakter taki kreatywny, twórczy. Oni chcieli się teraz dorobić, chcieli pokazać, że warto było wyjechać. I następna już potem generacja była wdzięczna, że tak się stało, zwłaszcza, że mieli już teraz konkretną nazwę dla tej swojej pierwszej osiadłości polskiej na terenie ziemi amerykańskiej, Panna Maria, bo wyjechali w roku 1854. W tym roku został w kościele katolickim ogłoszony dogmat niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. I kościół, który wybudowali, też był pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Matki Boskiej. Mając teraz kościół, ten kościół był dla nich ziemią rodzinną, ojczyźnianą. Przypominam im, to jest też nawet jak dzisiaj, myśmy się oduczyli przeżywać kościół jako tą małą ojczyznę. Heimat, to jest kościół. I tam oni tak kościół też przeżywali. Dlatego do tego kościoła strasznie przyzwyczajeni. Postawili przed tym kościółkiem krzyż, do wieży sygnaturkę z Płużnicy, a ten krzyż miał swoiste też dzieje, bo przez, zdaje się, amerykańską ambasadę ziemię z Płużnicy rodzinną w krzyżu z tyłu wyżłobili otwór i tam tą ziemię za szybą umieścili. I bardzo specyficzny, jak chrzest był, to ksiądz, który chrzcił, z tym malcem wyszedł przed kościół, musiał pójść pod krzyż i ten ochrzczony dzieciak został, że tak powiem, przygnieciony do krzyża. Musiał popuckać i krzyż, i ziemię rodzinną. Na znak, żeby był wierny krzyżowi, wierze katolickiej i równocześnie ziemi rodzinnej, żeby nie zapomniał, skąd jest. I ta więź od razu dzięki temu kościołowi, który był dla nich teraz nową też okolicą ziemi ojczystej, to już był ich kościół, to już była ich miejscowość. I oni się wokół kościoła jednoczyli. Przychodząc tutaj na nabożeństwa, czuli się w sposób, że tak powiem, uratowani od wszelkiej biedy. Nawet tęsknoty swojej za nadto nie mogli uwyraźnić, bo odległość potężna, komunikacja dawniejsza, ile, jak długo szedł list do swoich krewnych. I dlatego musieli się skupić na nowym początku. I ten nowy początek był bardzo owocujący. Mają zasługę dla historii w ogóle osadnictwa polskiego w Teksasie. Bo choć byli Ślązakami, choć w tym czasie byli obywatelami pruskimi, ale mówili po naszemu. Czyli nie tyle, bo u nas
na Opolszczyźnie się rządzi, a nie gołdą. I w związku z tym mogli sobie tam dali rządzić, a żeby tej mowy ojczystej nie zapomnieli, ojciec Moczygęba urządzał niedzielne nabożeństwa, sobota, niedziela i uczył Gwary Śląskiej. Nawet napisał dla Gwary Śląskiej gramatykę. I ta gramatyka jest w biblioteczce, w tym skarbcu Panny Marii. Dzisiaj my się tutaj wysilamy, usiłujemy gramatyki układać, mowy śląskie, a on już to wtedy zrobił. Dbał o to i to wszystko scalało i łączyło. W rok 83 ksiądz pochodzący z rodu Moczygębów Śląskich, wspaniały kapłan, został biskupem, ale najpierw jako kapłan chciał nawiązać też kontakty z żywym kościołem rodzinnych śląskich Kresów. I dlatego zwrócił się do mnie, wtedy do Opola, bo ta ziemia rodzinna, z której wyjechali nasi Teksańczycy, należała do diecezji opolskiej. Dawniej oczywiście, za ich jeszcze bytowania, to była diecezja wrocławska, bo Opole było tylko archidiakonatem. Ale po 1945 roku staliśmy się administracją apostolską, a od 1972 roku autonomiczną diecezją polską w kościele właściwie polskim, europejskim. I ten kontakt już teraz zaczynał być oficjalny. Bardzo pozytywnie patrzyła na te kontakty i je umożliwiała ambasada amerykańska. I zaczął się kontakt Śląska za oceaniczną ziemią, za którą tylu ludzi wtedy tęskniło. Ziemia wolności, dobrobytu, przyszłości, Ameryka, raj. Tak żeśmy na Amerykę wtedy patrzyli. Zwłaszcza, że sami musieliśmy też wiele wycierpieć, nam wolność odebrano. Nie byliśmy w pełni wolni. Uczyliśmy się być wolnymi, ale o tej wolności zanadto konkretnie tęsknić nie można było. 89 rok. W pełni tą wolność żeśmy uzyskali. Ale ci najsi Amerykanie dodawali nam otuchy. Skoro nam szło tak strasznie źle, mówili, czemu nie możecie wy też mieć nadzieję, że wół doma też pójdzie kiedyś lepiej. Choć nie w Ameryce, ale mając uzyskawszy wolność, będziecie mogli rzeczywiście też żyć w kraju wolności. No i gdy nastąpiła później jednocząca się Europa jako wspólnota ducha, wtedyśmy już jako wolny kraj mogli naprawdę naszych amerykańskich ungiś emigrantów naśladować. I im zależało na ścisłej łączności. W 83 roku biskupa ziemi rodzinnej aktualnego zaprosili i dlatego dostałem się do Teksasu. Ponad miesiąc tam byłem, zwiedziłem właściwie wszystkie te ośrodki teksańskiego pobytu naszych śląskich rodzin. Wtedy właściwie mnie też proszono, żebym podwiedzał wszystkich chorych. To trwało dość długo, w sensie przez 3-4 dni. Wozili mnie po tych wszystkich farmach. No i ja się spotykałem z tymi ludźmi starszymi i oczywiście odwiedzeni chorych, spowiedź, komunia święta. Od domu musiałem im, jak mówili, rozprawiać. I mówiłem z nimi po śląsku. Nie było to zbyt łatwe, bo człowiek już troszeczkę poprzez długi pobyt w Lublinie, poza domem rodzinnym, się tej gwary domowej troszkę zapomniało. Ale tam się jej trzeba było na nowo nauczyć, zwłaszcza przy spowiedzi, to bardzo solidnie się tam ci ludzie starsi spowiadali.
No i ja słuchając, tak od czasu do czasu, jak ktoś nazwał taki czy inny grzech tak ściśle po śląsku, kiwnąłem tak głową i taka jedna staruszka mi powiedziała, ponad 90 lat, widzicie, wy jednak umiecie po polsku, bo wy wiecie, że to jest grzech, bo ten, wiecie, najsi farosz, jak tak przyjadł raz na miesiąc, to nawet nie wiem, że to jest grzech, a wyście kiwnęli, czyli wiecie, że to jest grzech, endlich mamy kogoś, który no zrozumie. I tak właściwie myśmy nazywali, nawiązali bardzo bliski kontakt. I stąd tamtym skniono, żebym znowu przyjechał. Wielka uroczystość, 125-lecie istnienia Kościoła w Pannie Marii. I chcieli, żeby biskup tej ziemi rodzinnej, z której wyjechali, odprawił mszę świętą, tą świąteczną, na którą zaprosili Ślązaków, którzy się roztrzęsli po całych Stanach. I wtedy była wielka uroczystość. Ale ówczesny ksiądz Gübel mnie prosił, żebym, gdybym mógł kazanie powiedzieć w Gwarze Śląskiej, żeby ci starzy, bo oni tych chorych przywiozą, wszystkich, żeby móc, żeby to zrozumieli. Tak jak oni chcą richtig, to musi być po polsku, prawda? No więc ja myślałem, miałem kazanie przygotowane, ale teraz trzeba było przełożyć na język śląski. Trzy wieczory siedziałem nad tym kazaniem, tak zawsze pytałem, a jak tak nie wiedziałem, jakby to moja mutter, jakby moja mama to powiedziała. No i wtedy rzeczywiście na początku krótkie streszczenie dałem po angielsku, żeby młodzież wiedziała, o co chodzi, i potem po naszemu. I ta radość tych ludzi, jak żeśmy potem z kościoła wychodzili, ci staruszkowie czasem już bardzo oparci na różne laski czy prowadzeni. I taka jedna starsza mówi, kapelunku, my już dzisiaj endlich całkowicie rozumieli, mówi. Jak to jest dobrze, jak tak ktoś tak richtig po polsku powie no to kazanie. Dlatego się no wielką radość sprawili. No i jeszcze potem raz, mój pobyt już z kolei trzeci, ksiądz Janta, ten, który zainicjował łączność z ziemią ojczystą śląską dla naszych teksańczyków, został biskupem pomocniczym San Antonio. I koniecznie chciał, żeby współkonsekratorem też był biskup diecezji jego ojców. I tak byłem. I też wtedy oczywiście święcenia miał kardynał on z Tarnowa, rodzice jego pochodzili. Choć on się już też w Filadelfii był, był w Filadelfii biskupem i też później kardynałem, ale on oczywiście kazanie powiedział, śląskiej mowy nie wiedział, to on po śląsku, bo kazanie częściowo, oczywiście głównie po angielsku, ale też pod koniec po polsku, tylko że nie po śląsku. A mnie znowu proszono, że mówią kazanie po śląsku. On się nawet troszkę oburzył, mówi, dlaczego ksiądz mówi gwarą? Ja mu, dlatego, bo umie gwarę. Mój ksiądz kardynał nie umie tej gwary, dlatego oni mnie o to prosili. Żeby ci staruszkowie też zrozumieli, żeby się czuli domowo, żeby ta tęsknota znalazła też spełnienie dla tych ludzi, którzy z naszych stron rodzinnych przyszli. I tutaj dla mnie osobiście to było bardzo ważne. Ja się cieszyłem z tych kontaktów, bo Śląsk, który jest w Europie pomostem między wschodem i zachodem, ten wschód zawsze bywał w Europie bardziej emocjonalny, Zachód natomiast bardziej racjonalny. W czasie studiów specjalistycznych na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie mieliśmy też z kresów człowieka w moim wieku, ksiądz Krzysztof Staniecki studiował ze mną też w Lublinie. No i on nam właściwie, nas Ślązaków, charakteryzował, wy jesteście zachodniakami, a my, którzyśmy do was przyszli, my jesteśmy wschodniakami. Mówi, zamiast długo mówić na temat cech istotnych wschodniaków i zachodniaków, wystarczy powiedzieć, my na wschodzie mamy czas, a wy macie zegarki.
I rzeczywiście w tym jest dużo prawdy. Ci ludzie wschodu w tej swojej emocjonalności, oni po prostu mają zawsze czas dla drugiego człowieka. I tego on właściwie nas też uczył. I tu się teraz okazuje, że Śląsk, nasza ziemia rodzinna, ta nasza mała ojczyzna, też się stała pomostem między Polską i Ameryką. I to mnie osobiście inspirowało i dodawało niejako skrzydeł, jak nasi Teksańczycy biskupa rodzinnego wzywali. Wiele tych przygód było najtrudniejszy po raz pierwszy, gdy byłem w 83, bo do Panny Marii, do tej wioski musiałem jako Teksańczyk wjechać na koniu. I dostałem potężny Texas Heart i specjalnie tego konia sprowadzono, przywieziono 60 mil. Resztę tośmy. Mniejszy konik, ten gospodarz, który mi go przywiózł, na tym mniejszym, ja musiałem na tym dużym, prawdziwym koniu, wystrojonym, wymalowanym, te hufnuły nawet miał być może gutaliną pomazany, żeby naprawdę wyglądał, że to biskup przyrajtował do Panny Marii, do tego drugiego teksańskiego domu. I ja nawet bojąc się, bo miałem już złe przygody z końmi i prosiłem tego gospodarza, mówi, abyście mi tak dali tego swojego małego konika, a wyście są przyzwyczajeni jako Teksańczyk, wy wsiądźcie na tego dużego. Albo ja, jakby to wyglądało, biskup na takim małym koniku, to nie idzie, wy musicie na nim. Ale ja go jeszcze pytałem w drodze, a czy ten konik się też wścieknie? No, widzicie, to może być, jak go ślepek ugryzie, to wtedy może być fatalnie. Ja nawet, jakżem na tego konia wsiadł, wysoka bestia była i tak sobie myślałem, Boże drogi, żeby tylko go żadny ślepek nie ugryzł. Ale zajechaliśmy szczęśliwie, tam mógłbym wreszcie zejść, powitali mnie po teksańsku i to wtedy było to pierwsze takie bardzo przeżycie, które mi dało wiele do myślenia i było powiązane z wyjątkowym strachem. Ale potem ten Teksas stał się też w pewnym sensie moim Teksasem. Podkreślam, ta łączność pomostu naszego Śląska również ze Stanami Zjednoczonymi, z samym Teksasem, z księdzem Jantą, późniejszym biskupem. Bardzo często w Zatoce Meksykańskiej wyjeżdżaliśmy, by się kąpać. Ta cieplutka woda. Daleko można było wyjść, nie było zbyt. On znał te wszystkie tereny. I człowiek ten Teksas troszeczkę polubił. Tak gdybym nie był wtedy biskupem, kto wie, czy bym nie został też tam księdzem. Czy bym tym ludziom nie pomógł. Razem byśmy wtedy z naszym Teksańczykiem, któremu w Sławęcicach wygłosiłem kazanie, razem moglibyśmy tam wiele rzeczy dokonać. Ale on na szczęście ściągał wciąż innych, tak, że tam pobyt też księży śląskich jest teraz już normalnością. I nasz Franciszek został tam prałatem, był bardzo ceniony przez biskupa dawniejszego i obecnego w San Antonio i nadal może teraz pracować i uhistoryczniać i nawet naukowo, syntetycznie ten wyjazd śląskich emigrantów do Teksasu ukształtować tak, że może to być doprowadzone do wydarzenia historycznego w ujęciu również naukowym. Łączność Śląska z Teksasem jest bardzo swoista, bo to jest łączność z całym światem. Przylatują nasi Teksańczycy do Warszawy, tam wynajmują autobusy i tą ziemię rodzinną odwiedzają. I ich predylekcja to cmentarze. Szukają napisów, nazwisk, które po dziś dzień są w Teksasie. I czasem stojąc nad grobem
jakiegoś Moczygębę, czy takiego, czy innego Joraszka, to nasi krewni nie wiedzą, że niekoniecznie muszą być krewnymi. Łzy się leją, tęsknota się wnosi i pogłębia się właściwie łączność ta uniwersalna z całym światem. I nasza mała kraina śląska może być też coraz to bardziej znana w całej Polsce, ale w Europie, w świecie. No i warto też powiedzieć, że Śląsk, mała stosunkowo kraina, a jednak wydał 12 noblistów. To też coś znaczy. Także niech narody wżdy postronne znają, iż Polacy nie gęsi, a Ślązacy też nie gęsi, że też swoich noblistów mają.